Radio głos, uskrzydla dusze. Polska szkoła zawsze powinna i jest, tak myślę, być w centrum uwagi społeczeństwa. To jest przyszłość. Tak jak nas nauczył święty Jan Paweł II. Młodzi, wy jesteście przyszłością świata, jesteście przyszłością moją, jesteście przyszłością Kościoła. Ta przyszłość kształtuje się w dużej mierze w szkole. O polskiej szkole, o jej wczoraj, dzisiaj, a może szczególnie o tym, co może być w przyszłości. Rozmawiamy z bardzo doświadczonym nauczycielem, pedagogiem, panią Marią Czapiewską z Pelplina, wieloletnim dyrektorem szkoły podstawowej numer 2, to już tak ogólnie wiemy, że te nazwy trochę się zmieniały. Witamy bardzo serdecznie. Dziękuję, witam serdecznie. To dla pani czym było w dwóch zdaniach? Posługa, bo dziś już jest pani na zasłużonej emeryturze. Czym była praca nauczyciela, właśnie w codzienności? Chyba najważniejsze to, że nie tyle z sentymentem, ale naprawdę z wielką radością wspominam okres mojej pracy. I ta praca. Nie powiem, że musiała mi dawać satysfakcję, ale w danym czasie była mi zadana. I jako nauczyciela odwiedziłam w mojej karierze pedagogicznej kilka szkół, a osiadłam w szkole numer dwa w Pelkinie. Mhm. I dużą radością było to, że w krótkim okresie po objęciu funkcji dyrektora szkoły, byłam pierwszym dyrektorem z konkursu, to był 94 rok. I już za rok była, był jubileusz 50-lecia szkoły. Więc zadanie dla szkoły, a wtedy była to szkoła liczna, nawet dwuzmianowa, mieliśmy na jednym poziomie po cztery klasy w niektórych rocznikach, że lekcje rozpoczynały się o godzinie ósmej, dzieci przyjeżdżały o siódmej, a rozjeżdżały się gdzieś do piętnastej, a szkoła tętniła życiem do dwudziestej i wtedy ten jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły i takie inne wydarzenie, które też się zapisało bardzo w mojej pamięci, to było nadanie szkole imienia księdza biskupa Konstantyna Dominika. I właściwie to się zrobiło w Pelplinie, takie środowisko, które ma ten charakter Pelplin ze względu na siedzibę biskupa, ale także i na zacnych ludzi, którzy nas odwiedzali. A biskup Konstanty Dominik jest w sercach bardzo dużo ludzi. I kiedy nadawaliśmy imię biskupa, to też było wielką radością, że dzieci, wnuki odwoływały się w przygotowaniu do. Z pamięci do przeżyć dziadków. I to było bardzo wzruszające, więc to dotyczyło nie tylko uczniów naszej szkoły, ale całych rodzin. Pani Maria, rozmawiamy o szkole. Czy jak? Z Pani przebogatego doświadczenia, dlatego Panią poprosiliśmy o tę rozmowę, bo jest Pani niepodważalnym autorytetem w Pelplinie, w środowisku, właśnie w środowisku szkolnym. Czy są zasady, jeżeli chodzi o kształtowanie edukacji młodego pokolenia, czy są zasady niezmienne, które uważa Pani, że nauczyciel, pedagog, szkoła powinna podtrzymywać, czy już takich nie ma? Można wszystko w szkole zmienić. No, edukacja i kształtowanie młodego pokolenia, dzieci, no jest zapisane myślę, że chyba w genotypie człowieka. Dzieci trzeba uczyć, a skoro już są w szkole, zmieniał się wiek rozpoczęcia nauki w szkole, to nie wpływa na to, że elementem edukacji jest ich uczenie. I dlatego no, muszą się znaleźć w szkole i to wszystko, co dotyczy kształtowania dziecka w jego osobowości to jest nie tylko uczenie, ale także jego rozwój i artystyczny i fizyczny i w każdym wymiarze to jest jego osobowość i to jest niezmienne. To jest zadaniem szkoły. A czy w przestrzeni Pani lat pracy metody nauczania diametralnie się zmieniały, czy raczej y, lekko ewoluowały? Sądzę, że do rozwoju. Y, który dotyczy nas, szczególnie tych środków medialnych, na pewno trzeba było je wziąć pod uwagę, prawda? Bo tu już mamy i te tablice medialne, i jak komputery, i przygotowanie, praca nauczyciela w komputerze, to na pewno są to te środki techniczne, ale sama praca z dzieckiem myślę, że ma ten jakiś swoje status quo które no, istnieje od czasów w ogóle istnienia edukacji. edukacji właśnie, tak. czyli od początku. Od początku. Obecnie słyszymy bardzo mocno zakrojone plany Ministerstwa Edukacji o właśnie takich głębokich przemianach. Chcielibyśmy usłyszeć Pani, pani stanowisko na pewne tematy, które pojawiają się. Na przykład słyszymy od obecnej pani minister edukacji, że, będę podkreślał pani minister edukacji, że w klasach 1-3 nie ma być w ogóle prac domowych, bo szkoda na to czasu i to jest uciemiężenie rodziców i dzieci. Właśnie to to, to drugie stwierdzenie, uciemiężenie rodziców i dzieci, to jakoś mi nie pasuje. Powiem do... więcej jeszcze pani dyrektor, Wiem. przepraszam, mm -hmm. cytuję panią, panią minister, że to był horror w domach, kiedy rodzice musieli zajmować się i na przykład robić jakieś wyklejanki zamiast swoich dzieci, żeby na drugi dzień w szkole były przygotowane do lekcji. To są skrajne opinie i wchodzenie w zakres edukacji nie pod takim kątem, jak powinna robić szkoła i jak powinien robić rodzic. Przecież to jest zadanie i nauka dzieci wspólna i dla szkoły i dla rodziców. I kiedy jest praca domowa, to sobie nie wyobrażam, żeby rodzic nie ingerował w to, co masz dzisiaj zadane. Co dzisiaj było w szkole? Z jaką radością biegnie dziecko? Mamusiu dzisiaj otrzymałem piątkę czy szóstkę. Nie za zadanie domowe, ale to jest życie, serce rodzica, które śledzi postępy swojego dziecka. Ja może tu idealizuję, ale tak powinno być. Rodzicom powinno zależeć na tym, aby jego dziecko czuło się w szkole dobrze i każda matka i nauczyciel rozezna, czy dziecko rzeczywiście biegnie na tym najwyższym poziomie, czy ma jakieś potrzeby, gdzie trzeba go wspomóc, z nim usiąść. I dziecko często nie ogarnie sam samo to, czego, co ma zrobić, jak się zachować. Więc tu i nauczyciel prowadzi i rodzic to śledzi. Już znowu środki techniczne. Jest e-dziennik, prawda, ten komputerowy, gdzie każdy rodzic, ma prawo wręcz chyba i obowiązek śledzić, jaki jest zapis dzisiaj dotyczący jego dziecka, prawda? Więc tu nie możemy się bać szkoły, o jej znowu się ktoś uwziął na jego dziecko. W cudzysłowie, nie ma w, w, jakiejś potrzeby. Potrzeby, no, byśmy byli chyba nie tak ustawieni co do dzieci, kiedy byśmy chcieli być złośliwi do dziecka, do rodzica. Tu chodzi o jakieś porozumienie, wyjaśnienie wielu spraw. I to zadanie domowe jest jakby takim łącznikiem. Co dzisiaj było? No i kiedy byśmy chcieli wykluczyć zadanie domowe, to sobie nie wyobrażam, bo przecież jest to jakby takie trochę Przesunięcie tego, co się uczyliśmy w szkole o czym się uczyliśmy, do domu. Przecież stara zasada mówi, nie tylko słuchać, ale powtarzać. I to powtarzanie jest też zaletą właśnie edukacji i naszego kształcenia. Czy można by się pokusić, nawet to stwierdzić, że jest to konieczne, konieczne, aby utrwaliło się to, co w szkole, czyli nie tworzenie ze szkoły getta. Jestem w szkole, żyję szkołą, wychodzę z szkoły, już o niej w ogóle nie myślę, mhm. o wiedzy zdobytej, o tym nie rozmawiam, to zostaje na boku nie spotkałam tego nauczyciela, który uczył, takim językiem powiem, ja już go nie, do, nie spotkałam, ale nauczyciele w tej szkole, w której byłam, to mówili, wiecie jaka była i powinna być zasada, pół roku dzieci uczyć, pół roku powtarzać. Przesadzam, ale to był jego żart, prawda? Ale dotyczy to każdej jednostki lekcyjnej. I kiedy dziecko ma coś utrwalić, to nie tylko napisać, ale przecież są różne przedmioty. Nie chodzi o, no przecież, czy to jest zadanie domowe, kiedy dziecko ma przygotować w starszej klasie lekturę. To jest zadanie dla rodziców, czy to masz, czy to jest w bibliotece, czy kupimy, czy masz w swojej biblioteczce. Czy nawet miałam koleżankę, która pobiegła do Gdańska, żeby kupić taką książkę, której już nie było na półkach. Więc czy to jest zadanie domowe, to na tym się kształtujemy. A gdzie jest jego rozwój artystyczny, prawda, manualny? No, nawet te małe dzieci, ktoś powie, przesadzam, szlaczków się uczą w przedszkolu. Ale czy jego zdolności manualne, rączki, kształtne litery, czy coś, czy to jest za dużo? Jedna linijka w domu? Ja to upraszczam. Prawda? Pani Mario, czy ocenianie uczniów to jest naprawdę zło konieczne, bo słyszymy kolejne opinie obecne, że w szkole panuje ocenoza ocenoza, Nie znam w ogóle takiego pojęcia, ale tak jest stało użyte przez panią minister edukacji, czyli że a po co w szkole wszystko oceniać? W szkole się nie powinno oceniać uczniów. Może istnieć taka szkoła? Może ktoś wymyślił taką szkołę, ale przecież jeżeli dziecko nie dostało oceny na bieżąco za swoją pracę wykonaną, za pięknie wykonane wiersze, przecież dziecko rodzic to. Rozum, nauczyciel to rozumie, że ktoś może będzie miał zadaną jedną zwrotkę, ktoś się nauczy całego wiersza bez wielkiego wysiłku, ale dziecko się nauczyło, więc. Czeka na ocenę. I to nawet, kiedy jest ocena 1-3 opisowa, to niektórzy rodzice przecież nie wgłębią się w takie stwierdzenia, które dotyczą jego zdolności intelektualnych, manualnych, psychicznych, a dziecko czeka, czy ono skończyło tą szkołę na czwórkę czy na piątkę, co trzeba. I to przecież na zachodzie, kiedy mamy oceny, może przestawione inaczej niż my, prawda? I też jest to rzecz normalną. I, na, I pracownik oczekuje jakiejś satysfakcji, czy dodatkowej premii, czy jakiejś nagrody, a dziecko będzie pracowało i w powietrze ja nie wiem, kto może co innego wymyślić. Nie będzie mobilizowało. Słyszymy, że jest olbrzymia potrzeba. Redukcji lektur szkolnych, że ze szkoły mają być wyrzucone wprost, jak słyszymy, wielu z, wiele lektur z klasyki polskiej, światowej literatury na rzecz współczesnych książek. Jak pani by to skomentowała? Sądzę, że można czytać literaturę współczesną. Nie wiem, co dzieciom zadadzą, prawda, w tej literaturze współczesnej, ale jeżeli odwołam się do naszej klasyki, do tych rzeczy, które, na których my się wychowaliśmy, nie będę wspominała elementarza falskiego, bo wiele do dzisiaj go wspomina jak poszuka, to zapłaci każdą cenę, bo jest to jakieś takie sentymentalne wspomnienie, prawda? Ale te lektury, które mają swoją treść, poprawny język, piękne ilustracje, to bym je zalecała. A młodzież, która się wychowa, wystarczy popatrzeć na sondaż czasem uliczny, że ktoś się zapyta o bohaterów, o literaturę klasyczną, wzruszą ramionami i nie wiedzą, co to jest. Nie wierzę, że. Czy może się o tym nie uczyli, czy to już rzeczywiście nie ma w kanonie lektur? Ale jest to jakby taki zamach na naszą kulturę, na naszą historię, że dzieci nie będą miały podstaw klasyki. No bo chyba to jest wśród tych wielu niebezpieczeństw, chyba rodzi się takie, że będą oderwani od naszej cywilizacji europejskiej, bo jak bez znajomości tej wiedzy podstawowej, jak nawet pojęciami pewnymi się posługujemy, w języku mamy, w którym jest literatura, w którym są cytaty podświadomie. Wymieniamy cytaty z Kochanowskiego, z Reja, z Sienkiewicza czy z Szekspira. To tworzy naszą kulturę, tak jak pani wspomniała. Teraz bez tej wiedzy. Chyba zatracamy komunikację w ogóle? W czasie wszystkiego nie ogarniemy i to należy do człowieka. Czy mnie to w przyszłości poruszy? Aha, to czytałem taką książkę czy inną książkę. Przecież na tych utworach klasycznych, historycznych stworzyliśmy piękne filmy. I one też dają nam satysfakcję, jakąś dumę, tożsamości, prawda? Kim my jesteśmy, z czego wyrośliśmy. A teraz, kiedy to będzie zabrane, nie wiem, co będzie kształtowało umysły, historię człowieka. I tak jestem dumna, że dużo młodzieży, młodych ludzi jest naprawdę zainteresowanych tym, co było ich historią. To jest piękne. I właśnie nowe formy, chociażby te gry terenowe pra, praktykowane. No już nie wiemy o filmach, o, 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 o właśnie grach komputerowych, o aplikacjach, które pomagają śledzić historię, przybliżać sobie bohaterów. To jest podtrzymanie naszej narodowej tożsamości, sądzę, bardzo atrakcyjne. To jest bardzo ważne i takich korzeni nie można podcinać, bo nawet jeszcze raz wrócę do tych zadań domowych. Przecież już jesteśmy. Od kilkunastu lat narodem, który... No, wędruje po całym świecie i z radością słyszę, że polska szkoła, tu zawsze będę ceniła, chwaliła nauczycieli, że jak czasem ktoś by chciał powiedzieć, czy negować któregoś, nikogo nie ma w szkole, który nie ma kwalifikacji do nauczania, prawda? A to, że nauczyciel i pewnie każdy człowiek na swoim stanowisku ciągle się doskonali do kształca, przynajmniej to Różnie podejmowany awans nauczycielski, prawda? Ale to jest mobilizacja, konferencje. I teraz, kiedy taki uczeń wyjeżdża za granicę, to często on jest tak dobrze wykształcony, powiem to z nie wiem jaką dumą, że skąd ty przyjechałeś? On nie idzie do swoich równolatków, on często idzie do klasy wyższej. Właśnie za granicą. Gdzie, on, gdzie ty się uczyłeś? W polskiej szkole, prawda? Czasem ktoś wyjedzie, wyprowadzi się do większego miasta, gdzie ty się uczyłeś. Tylko w takiej wsi, gdzie nikt jej nie zna. Ale on się tam uczył dobrze i nauczyciel robił wszystko, co było mu zadane, nie powiem w podstawach programowych, w swojej mądrości. Tak kształtował dziecko, że jest z tego dumny. Kiedy pani mówi o tym, bardzo cenna to uwaga, dziękuję za nią, że wspomina pani o owocach dotychczasowych, pięknych owocach formowania, kształtowania, edukowania polskich dzieci i młodzieży na tle innych krajów. Ci, którzy byli w Teze, wiedzą, nie wiem czy jest tak do dzisiaj, ale dawniej tak było, że w ramach takiego tygodnia w Teze udajemy się wieczorami do tak zwanego Osiaku, gdzie każdy, reprezentując swój naród, swój kraj, ma coś ze swojego kraju przedstawić reszty, reszcie uczestników, nazwijmy tych rekolekcji w tezę. No teraz, gdybyśmy my, jako Polacy, nie umieli, nie wiem, zatańczyć Poloneza chociaż, coś powiedzieć z naszej literatury, coś, tylko byśmy znali literaturę czy kulturę ogólnoświatową, tą zglobalizowaną, a nie umieli nic zaprezentować od siebie, no, to chyba byłaby kompromitacja, a my mamy co zaprezentować. Polska młodzież ma. I to jest właśnie robione z takim wdziękiem, tak elegancko, że nie tylko o teze, ale o innych takich wystąpieniach, na spotkaniach młodych czy gdzie indziej, no przecież jesteśmy przyjmowani z wielkim zainteresowaniem, radością. Jesteśmy pięknie do tego przygotowani. Mi się to podoba. Trzeba w tym na tym tle chyba prowadzić głęboką dyskusję, bo chodzi o naszą przyszłość, o kształtowanie, wyedukowanie porządne młodzieży, która za chwilę po nas zajmie te miejsca i będzie decydowała o przyszłości. Maria Czapieska, wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły w Pelplinie była naszym gościem. Bardzo dziękujemy Pani. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.